Szczęść Boże, witam Was, moi drodzy. Komentarz do Ewangelii z 9 października. Jesteśmy w roku, czytamy czyt z Łukasza teraz, w tym czasie fragmenty Ewangelii, i dzisiaj będzie 10 rozdział Łukasza, wersety od 25 do 37. Posłuchajmy tego tekstu. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. A swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego. Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz On chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w miejsce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zabił do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam Tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według Ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Moi kochani, mamy piękny fragment o miłości, tak? o tym, w jaki sposób dostajemy się do nieba, bo takie jest pytanie: Jak odziedziczyć dokładnie życie wieczne. Jezus mówi o miłości Boga, bliźniego, także siebie yy, i rozwija wątek, yy, kto jest naszym bliźnim, nasze odniesienie do drugiego człowieka. Ale yy, yy, zanalizujmy ten yy, tekst ewangeliczny tak bardziej po kolei. Uczony w prawie to ten, który zna przepisy prawa, zna wszystkie prawa Boże. Yy, I zresztą Jezus ich to krytykował za to, że głosili te prawa, a sami nimi nie żyli nie byli spójni i widzimy, że on chce wystawić Jezusa na próbę. To znaczy, chce właśnie jako znawca prawa yy, sprawdzić, podchwycić go, gdzie on jest niespójny. Gdzie Jezus w nauczaniu w poglądach odbiega od prawa Mojżeszowego, by na przykład móc go oskarżyć czy by w jakiś sposób no właśnie wykazać yy, jego błędne nauczanie. Yy. I pyta, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Pamiętajmy, że świadomość życia wiecznego w Izraelu się rozwijała. Tak? Nie od razu oni wierzyli, że w ogóle jest życie po śmierci. Ten pogląd się mocno jakby pojawił dwa wieki przed Chrystusem w mentalności wierze jakby żydowskiej. Jakby oni ufali w to, że człowiek, który jakby jest blisko Boga przez całe życie, Bóg go też nie opuści po śmierci, że da mu życie. I tutaj pytanie tego właśnie uczonego, bardzo konkretne, co robić. Tam jest to ciekawe, tam jest, co mam uczynić, jakby, jakby jeden uczynek, jakby jakiś podstawowy uczynek, aby właśnie to życie wieczne, życie po śmierci odziedziczyć. Tu dosłownie jest odziedziczyć życie wieczne, czy jakby dziedziczymy po kimś, tak? To Bóg ma życie wieczne, on nam go udziela, to Bóg nam go udziela. To nie jest tak, że jakoś zasługujemy, jest to dar od Pana Boga, ale właśnie kiedy będziemy gotowi przyjąć ten dar, w jakiej sytuacji, co czynić, aby Bóg nam ten dar zechciał przekazać. Jakie czyny są właśnie sprawiedliwe, by Bóg mógł podzielić się życiem wiecznym. Jezus też klasycznie jak nauczyciel żydowski zadaje pytanie. Na pytanie odpowiada pytaniem do ucznia coś jest napisane w prawie, jak czytasz. I w tym momencie ten uczony z 613 przykazań wybiera dwa, zresztą z dwóch różnych ksiąg. To dotyczące miłości Boga jest z Księgi Powtórzonego Prawa, szósty rozdział, piąty werset, a to o miłości bliźniego jest z Księgi Kapłańskiej. Z dziewiętnastego rozdziału on wybiera je i je tak jakby składa. Tak? Ym, jakby też widzimy porównując chociażby ten fragment, na przykład z podobnym momentem u Marka czy Mateusza, jakby nie ma jakiegoś prowadzenia, nie ma słucha Izraelu, będziesz miłował, nie ma jakichś dodatkowych tutaj odniesień, taki suchy, surowy tekst, gdzie miłość jakby jest jedna. Na tej samej płaszczyźnie jest miłość Boga i miłość bliźniego. Jakby nie jest żadna wyróżniona, to jest też takie interesujące i Chyba najistotniejsze jest to, że de facto w Starym Testamencie nigdy te dwa przykazania miłości Boga i bliźniego nie były umieszczone obok siebie, tak jak tutaj. One były w różnych miejscach, w różnych, tak nawet tutaj widać to z różnych ksiąg są te przykazania wzięte, to jest też takie specyficzne. To nam pokazuje, że poniekąd miłość Boga i bliźniego jest jakby jednym aktem. To jest jakby jedna miłość, jest jedna miłość do Boga, do bliźniego. Tak też, to, to też dzisiaj patrzymy, weryfikujemy. Tak powie nam św. Jan w swoim, w swoim pierwszym liście. Kto nie kocha bliźniego, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi. Tak? Miłość Boga jest często weryfikacją, sprawdzeniem, czy ktoś naprawdę też kocha, miłość bliźniego, czy ktoś kocha naprawdę Boga. No więc tutaj y, daje taką odpowiedź, zresztą trafną. Jezus tutaj go chwali za to dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. I to jest takie bardzo ważne chyba zdanie. To czyń, a będziesz żył. Moi kochani, Ewangelia nie jest do tego, żebyśmy mieli świetną wiedzę, super komentarze, przeszli rekolekcje, lekcje dywina i wszystkie pogłębienia. I mamy świetną wiedzę o, o, o Słowie Bożym. Tym trzeba po prostu żyć. Ewangelia jest do tego, by ją stosować konkretnie, praktycznie, dzisiaj. Zwłaszcza w momentach, uwaga, tak zwanych krytycznych, kiedy jesteśmy atakowani, odrzucani, coś nam nie wychodzi, coś się psuje, ktoś nas krzywdzi, wtedy się sprawdza życie Ewangelią, moi drodzy. Czy tylko deklarujemy, czy dużo pięknie mówimy, życzymy sobie życie Ewangelią i, i nawet to może głosimy, czy właśnie, jak zachowamy się, czy ewangelicie zachowamy się w takiej granicznej sytuacji, podbramkowej, trudnej. Tu Jezus to nam mówi, zresztą na końcu powie to jeszcze raz. Idź i ty czyń podobnie jak ten Samarytanin. Czyń, czyń. Czyn, konkretne zachowanie, postawa, myślenie, które przychodzi w czyn. I y, tutaj y, jeszcze sobie może wrócimy do tego y, przykazania y, miłości Boga i bliźniego, bo ono ma tutaj pewne takie y, elementy. Po pierwsze mamy kochać Boga. To jest też już istotne. Pana Boga, to pytanie, pamiętajmy też o, o pierwszym przykazaniu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie bez przyczyny jest to pierwsze przykazanie, tak? czyli pytanie nasze bożki. Rzadko sobie stawiamy pytanie o bożki. Ilu z nas się spowiada z tego, że ma swoje bożki, tym bożkiem, czyli coś, co jest ważniejsze od Boga w życiu, w sercu, gdy chodzi o czas, ile na to przeznaczamy energię, ile przeznaczamy temu uczucia, które tutaj ładujemy. Boszkiem mogą być wnuki, boszkiem być, może być praca, boszkiem może być dobra opinia, którą walczę, boszkiem może być właśnie moja praca i rozrywka, tak? I tak dalej. No tutaj każdy z nas tutaj powinien cały czas się weryfikować nie? i te, i te boszki, z, z tymi boszkami walczyć. I Stary Testament mocno to podkreślał, otwieramy te pouczenia proroków, zwłaszcza, no to temat bożków jest fundamentalną sprawą. Dzisiaj jakoś tak nam się wydaje, a Bożek to jakaś taka figurka, to mu się bije pokłony. No nie, dzisiaj bożki są często wewnętrzne, musimy być tacy wobec siebie tutaj szczerzy. I tak nie, nie tak sobie życzę, że to, a tak, panu na pierwszym miejscu, potem rodzina. I tak. No, trzeba by zobaczyć, ile czasu, energii poświęcam pewnym sprawom, osobom, ideom. Innym wartościom, a nie, a nie naprawdę Bogu. To jest taka jedna, jeden wątek, bo czasami koncentrujemy się bardzo tej miłości bliźniego i tak dalej. A tutaj, w tym przykazaniu, no, ten Bóg jest na pierwszym miejscu. I mamy tego Boga kochać całym swoim sercem. Tutaj, serce również należy dobrze rozumieć. Yy, serce nam się kojarzy z uczuciami, z miłością, zakochaniem, zawodem miłosnym. Złamałeś mi serce, tak? Mam pięknięte serce. Tutaj serce jest raczej ośrodkiem decyzji człowieka, jest ośrodkiem jego woli, wyborów, przekonań, jest takim miejscem, gdzie rodzą się pragnienia, plany. To jest serce, moi drodzy, a więc taki element jakby woli, decyzji. Kierowania życiem w jakimś kierunku, całą swoją duszą. Gdy chodzi o duszę, a więc mamy sferę duchową, chodzi o to, że mamy Boga kochać w sercu, w duchu. Um, tak wewnętrznie można by rzec. Nie? To nie jest tylko zewnętrzne służenie Bogu, ale Bóg stał się dla mnie kimś bliskim, jest kimś bliskim dla mnie um, i, i ja sobie go cenię, jak, jak się z nim wiążę, ja, ja go szanuję, ja, ja chcę mu służyć. I to jest takie wewnętrzne przekonanie. Bardzo wewnętrzne przekonanie. I teraz jest całą swoją mocą. I teraz mamy w tej mocy jest znowu już pewna aktywność, działanie na zewnątrz. To jest taki zdrowy porządek. Jest to coś przekonany i teraz to wykonuje. Bywa czasami odwrotnie, często po rekolekcjach, po jakiejś konferencji, po jakiejś może spowiedzi mocnej. Nagle chcemy, tak się wiecie, nagle wiem, to teraz coś zmienię. Teraz będę chodziła na Eucharystię codziennie, albo teraz będę oglądał telewizji. I, i, I takie mocne decyzje podejmujemy, szybkie. Okazuje się, że tydzień, dwa i wszystko pada, nic z tego nie ma, przestajemy na to przechodzić, telewizor znowu już godzinami jest oglądany, ponieważ nie było wewnętrznego przekonania, było może jakaś aktywność w tym kierunku, zewnętrzny czyn, ale nie jest ugruntowany, nie wypływa z przekonania. To właśnie jest ta dusza, gdzie przekonujemy się do tej miłości Boga, a potem dopiero jest czyn całą swoją mocą, aktywnością. Tutaj służę Bogu i całym swoim umysłem, tak? Jeśli już wolę, teraz mamy poniekąd rozum, trochę upraszczając, ale tak to można powiedzieć. Mamy rozumu używać, umysłu do miłości Boga, jak mogę Boga kochać w moich warunkach, w mojej sytuacji, przy tych okazjach, które mam, abym go mm, czcić i jemu służyć. A swego bliźniego jak siebie samego, czyli to dobro, które bym chciał, chciała czynić sobie, by mnie tak traktowano. Yy, właśnie daje to też innym. Co ciekawe w życiu jest właśnie odwrotnie. Na przykład osoby, które yy, chcą być bardzo szanowane, się obrażają o byle co, nie szanują także innych. Same wymagają szacunku, a wobec innych mają duży problem. Stąd tutaj właśnie to słowo nas tutaj może też dobrze ukierunkować i troszkę zweryfikować, yy, skonfrontować. Yy. Mamy tak czynić, jak wspominałem, a więc praktyka konkret wprowadzać w życie, nie filozofować, nie dywagować, nie chwalić się wiedzą o Ewangelii. I tutaj ten uczony teraz chce się usprawiedliwić i w jaki sposób czuje się winny, może, czy, czy zobaczył, że jednak Jezus tutaj z nim nie walczy, ale, ale go nawet chwali i tak dalej. Że jest mu życzliwy i pyta: A kto jest moim bliźnim? No, właśnie, tak. Mamy swego bliźniego kochać. Kogo tu kochać? Dla Żydów generalnie to było w miarę jasne. Kocha się swoich sąsiadów, bliskich przyjaciół, generalnie członków narodu wybranego Izraelitów, ewentualnie prozelitów czyli tych, którzy chcieli przejść na judaizm, którzy, którzy byli zainteresowani którzy dali się pouczać w tym temacie. A reszta no już nie. Zasadniczo nie. No i, ale że były jakieś pytania, wątpliwości, różne poglądy. Tutaj prosi Jezusa, widzi w nim jakąś mądrość, autorytet um, o y, y, tutaj y, odpowiedź. Jezus daje odpowiedź w przypowieści, pięknej przypowieści o, o Samarytaninie, w której opowiada historię człowieka, który schodzi z Jeruzalem do Jerycha. Rzeczywiście Jerycho jest o wiele niżej niż Jerozolima, która jest na górze. Wiemy, to Jerychoł już jest z tej takiej depresji, największe, są, że są na świecie w tym rejonie, a więc schodzi się w dół prawie cały czas, pada w ręce zbójców. To był szlak dość uczęszczany, ale rzeczywiście w tamtych czasach złodzieje, zbójcy napadali, zwłaszcza samotnych takich właśnie wędrowców czy pielgrzymów, no to był łatwy łup. Tutaj mamy taką dramatyzm tej sytuacji, nie tylko, że go obdarli, ale rany mu zadali, być może się bronił i go pobili i, i, i na pół umarłego zostawili. I mamy kapłana, który przechodzi tą drogą, być może także wracał ze służby w świątyni, choć niektórzy mówią, że może szedł do świątyni i dotknięcie umarłego wiążało się z nieczystością. Jedna z interpretacji właśnie mówi to, że on tutaj by Omija go z daleka, czy nie chce go dotknąć, aby tej nieczystości nie nabyć. Ale no pytanie właśnie, czy, czy wracał ze służby Bożej, czy to miało też znaczenie. Tak czy inaczej zobaczył go i minął. Tam jest dokładnie taki ładny zwrot. Przeszedł na drugą stronę. Czujecie, o co tutaj chodzi? Jak ty przechodzisz na drugą stronę ulicy, bo się kogoś boisz, nie chcesz się z kimś spotkać na przykład. Z kimś, kto cię źle kojarzy, masz doświadczenia z tą osobą, widzisz go z daleka, przychodzisz na drugą stronę. To jest taki moment, kiedy mówi o pewnej dystansie, lęku, nie chcemy go spotkać, nie chcemy uniknąć konfrontacji, rozmowy. Tak? Coś takiego tutaj następuje. Bierzemy to oczywiście do siebie, na ile my tak mamy, na ile my się boimy drugich, na przykład, spotkać, pomóc drugiemu. Nie? To jest taki element potem, a więc kapłan, tutaj oczywiście ktoś, kto ma autorytet, kto jest blisko Boga, kto służy Bogu, ma służbę w świątyni, wydaje się być blisko Boga, a zarazem no tutaj, kiedy widzi um, jakiegoś poszkodowanego, nawet nie sprawdza, czy żyje, czy nie, brak jakiegoś zainteresowania, brak wrażliwości, brak wrażliwości na tego człowieka, podobnie też lewita, Lewita to są ci, którzy pomagali kapłanom w służbie Bożej, tacy powiedzmy ówcześni ministranci czy lektorzy, którzy też mieli duży szacunek i, i poważanie wśród ludu, tak? byli szanowani. Dlatego też tutaj Jezus go być może przywołuje jako też kogoś, kto właśnie też jest blisko Boga, kręci się w tej świątyni, posługuje i również on go omija zupełnie nie nie chcąc się zainteresować jego sytuacją, czegoś w ogóle już nie mówiąc o pomocy, tak? a więc dwie negatywne pewne postawy, tak to jest to przedstawione. I nagle pojawia się Samarytanin, który wędruje, tak? bo jesteśmy tutaj na terenie Izraela, on tutaj zaszedł z Samarii na obcym terenie, Przyszedł również na to miejsce Samarytani. No właśnie, Samarytanie, jak to ktoś ładnie kiedyś powiedział, to było uosobienie zła i herezji dla Żyda. Uosobienie zła i herezji. Więc jakaś wrogość, lekceważenie, po, pogardzanie, tego, że wypaczyli jakieś tam prawo według Żydów, prawo Mojżesza, bo oni też mieli bardzo podobną wiarę, ale kult był gdzie indziej, nie w Jerozolimie, w świątyni i tak dalej. Nie wchodzimy w szczegóły. A więc lekceważenie. Jakaś odraza nawet tego imienia nie wymawiali. Kiedy zobaczy na końcu, Pan Jezus zapyta, który z tych trzech no nie okazał się bliźnim, to On nie powie Samarytanin, tylko powie ten, który okazał miłosierdzie. Dlatego słowa nie chcieli Samarytanin, Samaria, wymawiać. Właśnie co niektórzy nawet ten tutaj w tej historii uczony w prawie. No więc jakaś duża wrogość, wróg. Ten, który błędnie wierzy, ktoś tak bardzo odrzucany, pogardzany, i nagle co on robi? Gdy zobaczył, wzruszył się głęboko. To jest bardzo istotny moment, taki kluczowy dla tej postawy tego Samartanina i też dla nas, wzruszenie. Mówiliśmy, że tamci nie mieli pewnej wrażliwości, oni się nie wzruszyli. Ten się wzruszył głęboko, poruszyły mu się nerki, tam jest taki, taki zwrot. Ciekawe, że ten tekst jeszcze, ten zwrot jest tylko trzy razy użyty u Łukasza jest użyty w, w, w przypowieści o miłosiernym ojcu i ojciec się wzrusza głęboko tak samo to samo słowo kiedy widzi syna który wraca pamiętam jak przyjmuje go z wielką miłością czułością niezważne na to że jest tam brudny obskurny że go zlekceważył tego ojca i tak dalej wyprawia ucztę I jeszcze jest jeden moment kiedy Jezus się wzrusza widząc pogrzeb y, młodzieńca z Nain i widząc przede wszystkim biedę, już widząc biedę tej kobiety, która bez wdowa, bez jeszcze dorosłego syna no była skazana na żebractwo, na, na tragiczny stan życia, bo tak było w ówczesnym Izraelu. Kobieta bez dorosłego mężczyzny była prawie nikim. I on widząc tą kobietę wzruszył się, zrobił mu się żal głęboko o tej kobiety dlatego przywraca do życia jej syna, by się nią też zajął. No więc tutaj jest to istotne bardzo. Ten moment i z niego, z niego płynie to, co on będzie robił dalej, z tego poruszenia, yy, przejęcia się tą sytuacją. Tak? Podszedł do niego, patrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Widzimy, że jest wyposażony, wiadomo, jest wędruje, jest w podróży, był dobrze opatrzony w różne tutaj yy, rzeczy, yy, płyny. Tutaj mamy i oliwę, i wino. Wino rzeczywiście było używane do odkażania ran, a oliwa właśnie łagodziła ból, pozwalała się szybciej też ranom goić. I on tutaj, jakby takim w pierwszym momencie, zabezpiecza te, te rany, opatruje mu rany, by się niepewnie wykrwawił, by, by nie było zakażeń, tak, by zaczęło się goić tak dalej, ale widzi, że nie może go tu zostawić na, tej, na tym pustkowiu, bo to generalnie ten teren właśnie pomiędzy Jerozolimiem a Jerychem jest pustynnym terenem i bierze go na swoje bydle, zawozi do gospody i pielęgnuje go, tutaj czytamy, następnego zaś dnia, czyli musiał wręcz przenocować, cały czas czuwając przy tym człowieku, pielęgnując go na bieżąco dalej, opatrując go i czuwając jaki jest jego stan, czy nie umrze na przykład, tak? czy, czy, czy by może jak będzie jakiś trudny kryzysowy moment, by jeszcze tutaj mu pomóc. I kiedy widzi być może, że na drugi dzień ten stan jest stabilny, tego człowieka, jak powiedzielibyśmy tak takim lekarskim językiem, to wyjmuje dwa denary, to jest, dwa denary, to jest utrzymanie robotnika, na jeden dzień, to denar, a więc takie dwie dniówki daje gospodarzowi i prosi go o staranie, opiekę, nawet deklaruje, że dorzuci, jeżeli jakieś koszta opieki byłby większe. Widzimy tutaj więc konkretną miłość w czynach, tak? taką też, tutaj mówiliśmy o tym umyśle wcześniej, tutaj ta miłość jest przemyślana, on tutaj ma wszystko tutaj dobrze poukładane, wie, co należy robić, umie opatrzyć rany. Wiesz, to jest pierwsze, opatrzyć rany, żeby nie było zakażenia, nie wykrwawienia się, żeby zaczęło się już leczyć. Potem przewiezie w go w bezpieczne miejsce, pustkowie, to jest tutaj brak pomocy, może być dla niego też śmiertelny, dla tego pobitego. I, i dalej właśnie opiekuje się tyle, ile trzeba, tak? potem jeszcze zleca dalszą opiekę tutaj gospodarzowi, więc ma to dobrze przemyślane. Jest, to, jest kompetentny i, i tutaj taki mądry w, tym, w tej opiece, w tej miłości. Daje to, co rzeczywiście potrzebuje ten człowiek poszkodowany. I mamy pytanie, kto z tych trzech okazał się według Ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? No wiadomo, odpowiedź jest jedna. Ten Samarytanin, w takim mocnym kontraście do tych dwóch niby pobożnych ludzi, kapłana i lewity, okazuje się tym, który. Właśnie kocha właściwie bliźniego. Jezus znowuż mówi: idź i ty czyń podobnie. Krótko kończy tą rozmowę ważnym wskazaniem. Moi drodzy, co z tego płynie dla nas? Poza tym momentem, już który, który akcentowałem, że Ewangelia jest do stosowania. Nie do dywagacji, nie do, do nabierania wiedzy o niej, do stosowania. Do, do, do zastosowania w życiu. Tutaj y, pierwszy taki wątek, który wam tutaj polecam do tej refleksji, takiego zastosowania dla siebie, takiego medytacji opowiedzielibyśmy, to jest y, y, świadome myślenie o miłości, moi drodzy. Y, że ja mam kochać, to jest mój osobisty wybór, tak, moja decyzja. Czasami się czujemy jakimś kieracie zajęć, przymuszeni do pewnych rzeczy. Nie, to ma być twój wybór. Nawet, nie wiem, troska nad chorą, ciężko mamą i to jest męczące, mama nie chce słuchać na przykład, tak? To ma być twój wybór, świadoma decyzja, czyli sercem, rozumem, jak ją teraz kochać, tak. Nie? Wybieram, chcę się przekonać, że to jest teraz potrzebne, potrzebne, żeby moje czyny wynikały z przekonania. Tak, chcę się zająć moją mamą, potrzebuję opieki, to jest istotne i tak dalej. A więc takie bardzo świadome myślenie o miłości, że ja chcę kochać w życiu. Jeżeli chce mieć życie, jak tutaj powiedział, to czyń, a będziesz żył, to jest też ciekawe, też symboliczne zdanie. Tu będziesz żył pełnią życia, kiedy będziesz kochał Boga bliźniego. Będziesz żył po tamtej stronie. Wiemy, że Jezus opowie historię o sądzie ostatecznym i, i, i ci święci błogosławieni, którzy mają pójść do nieba, to są ci, którzy czynią miłość, właśnie czynią miłość. Mam tu echo. Echo, oczywiście tego. Tej, Historii o sądzie ostatecznym, którą też przytaczy nam Jezus u Mateusza. Więc bardzo świadome życie miłością. Moje wybory, miłość, czyli nie uczucie, tylko decyzja, działanie na rzecz drugiego. Tutaj kolejna sprawa. Takie pytanie, dla kogo mogę być bliźnim, czyli tu i teraz, dla kogo mogę stać się samarytaninem? Pewne taką, takie rozeznanie, nie zróbmy takie rozeznanie, możemy. Jest takie propozycja, takiego. Tu i teraz, dla kogo ja powinienem być bliźnim? Kogo by Pan mógł w pierwszym momencie jakby tutaj yy, pokazuje? No nie? Dla kogo jakby wchodzę? Dla yy, jakiego człowieka, osoby, takiego dzieła mnie posyła, gdzie tam mam czynić miłość? Nie? Co czasami ja bym chciał omijać z daleka, tak? Do tej pory omijałem z daleka, bo się boję, bo, bo, bo coś nie wychodzi. Jak się boimy, to się modlimy, moi drodzy, odwagę, o, naprawdę męstwo. Nie, nie, że tutaj uciekamy od tego uczucia albo tu tłumaczymy, jak to często robimy, argumenty racjonalne, 50 argumentów, żeby czymś się nie zająć, nie służyć. No właśnie, więc dla kogo tu i teraz mogę być Samarytaninem? Piękne pytanie. Trzeci, trzeci jakiś wątek, czy już kolejny, to jest wrażliwość. Obudzić sobie wrażliwość, pozwolić sobie, przepraszam, sobie na wrażliwość. Ona jest bardzo istotna. Rozbudzać wrażliwość, w ogóle pytanie, nasze myślenie o drugich ludziach. Czy, czy naprawdę się boimy ludzi, yy, czy, czy rzeczywiście chcemy im pomóc? Jesteśmy otwarci. Jezus był zawsze otwarty na ludzi, proszę zauważyć. Tu nawet z tym uczonym w piśmie, który chce go przecież podchwycić, tak? Powiedziałby, a po co tu przyszedłeś? Tak? Spadaj stąd, albo nie wiem. Albo go skasować jakoś. Nie, on z nim rozmawia. Odpio nie, zadaj mu pytanie, pochwali go nawet. Jakoś wrogo. Usposobionego człowieka. On tutaj nawet potrafi go pochwalić. No, to piękna wolność wewnętrzna Jezusa, yy, taka właśnie yy, otwartość, chęć pomocy też jemu, tu i teraz. A więc yy, yy, pewna wrażliwość, otwartość, yy, pielęgnujmy to w sobie. Jak mamy taką wrażliwość, idźmy za nią, nie bójmy się, nie, niech ta miłość zwycięża lęk. Doskonała miłość usuwa lęk, powie święty Jan. Tak? Prośmy być może o taką miłość. Większą jeszcze miłość, o taką wrażliwość. Jak nam brakuje wrażliwości, to trzeba ją prosić. Wiemy, że w niektórych interpretacjach to Jezus jest Samarytaninem. To Jezus jest tym Samarytaninem. W yy, jednej z nas interpretacji tego tekstu, tak czytamy. No więc można też właśnie już zaprosić. Ty, kto jesteś Samarytaninem, dajmy taką wrażliwość. Głęboką wrażliwość, bo ona, jak mówiliśmy, z niej płynie całe potem piękne. Posługiwanie tego człowieka potrzebującemu. I u nas będzie tak samo, Będzie wrażliwość, będzie jakaś ym, troska, yy, yy, to, to, to pójdą za tą konkretne czyny potem, zachowania. Ale też widzimy, że mamy też używać, yy, yy, nasza miłość ma być przemyślana. I, I takie trzy elementy. Mówiliśmy, że ona wychodzi z wrażliwości, jest kompetentna. On to bardzo kompetentnie opatruje rany, umie to zrobić. Nie? Wie, że nie można zostawić na pustkowiu. Bierze go do gospody, opiekuje się tyle trzeba, czuwa, stan jeszcze niestabilny. Kiedy już będzie lepiej, oddać pod opiekę gospodarzowi. Świetna opieka, taka bardzo mądra, racjonalna, a więc konkretne czyny miłości, mądre, roztropne, które służą. Temu prawdziwemu dobru tego człowieka, to jest miłość. Prawdziwe dobro jest tutaj zabezpieczone u niego, dostarczone mu poniekąd, temu, temu poszkodowanemu, moi kochani. I też pewna ofiarna, widzimy też pewien rodzaj ofiary, którą podejmuje ten Samarytanin, tak, no, w końcu poświęca, traci prawie pewnie no, prawie dobę, tak? Czy, czy tam całą noc i, i, i parę godzin wieczoru, pewnie poranku, zanim wyruszył z tej gospody rano. Już nie mówiąc o piążkach, które przekazał i jeszcze być może wyda, no jest pewna tutaj ofiara z czasu, ze swoich środków materialnych, którą, którą jakby podejmuje. To też dla nas jest takie ważne. Nie bójmy się też podnieść ofiarę czasami. Nie? Czy, czy trzeba się z tym liczyć w tej służbie bliźniego, tak? To też nasza decyzja na, na jakąś rezygnację. Moi kochani, to takie światła dla nas, ewentualnie do jakiejś medytacji do osobistego zastosowania. Yy, mamy żyć miłością, tak? To jest, to jest istotne. Ta miłość, jak wspomnieliśmy też tutaj, Boga bliźniego, one są jakby na jednym poziomie, na jednej płaszczyźnie. To jest ta sama miłość. Rozwijajmy miłość. Ktoś, kto kocha człowieka, będzie kochał Boga, kto kocha Boga naprawdę, tak, że będzie wrażliwy na drugiego. Niech każdej modlitwie, powinniśmy bardziej kochać człowieka, tak? I na, na to praktykowanie świadome miłości, przekaczanie swoich lęków, oporów w miłości bliźniego, przyjmijcie błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.